sprzedawca może honorować coś w rodzaju wymiany, na przykład na inny kolor, na inny numer, na coś większego, coś mniejszego, lub też może nam zaproponować tak zwaną kartę podarunkową. I w tym wypadku jest to dopuszczalne, czyli nie oddaje nam pieniędzy, ale zakłada coś w rodzaju właśnie karty, którą będziemy mogli wykorzystać w określonym czasie w przyszłości.